śmiertelniku. Wybór dokonany. Mam nadzieję, że nie będziesz go żałował. Mam nadzieję, że nie będziesz. Zaczynamy. Zamykasz się w domu i czekasz. Kilka razy zdaje ci się, że widzisz mężczyznę owiniętego w ciemny prochowiec obserwującego twój dom. Mijają minuty, a ty denerwujesz się coraz bardziej, aż w końcu prawie podskakujesz na dźwięk trzykrotnego pukania do drzwi. Kiedy wchodzisz do kuchni, z której dobiega odgłos, widzisz wyraźnie, że ktoś próbuje przekręcić klamkę. Kto tam? Pytasz, podnosząc głos. Policja, proszę otworzyć. Podchodzisz do okna i widzisz policjanta, który niecierpliwie rozgląda się po twoim ogrodzie. Wygląda na dość zakłopotanego. Jest coś dziwnego w jego wyglądzie, ale to w końcu stróż prawa, a ty długo czekałeś, więc otwierasz. Policjant odwraca się do ciebie i natychmiast widzisz, że popełniłeś straszliwy błąd. Nagły ból głowy połączony z intensywnym brzęczeniem, które uniemożliwia ci skupienie wzroku, sprawia, że o mało nie upadasz na podłogę. Choć jest ubrany jak policjant i mówi gładkimi słowami, których i tak nie rozumiesz, nie sposób opisać jego straszliwej twarzy. To odrażająca plątanina macek, które cały czas delikatnie się poruszają. W rękach trzyma pudełko, z którego kapie na podłogę ciemnoczerwony, gęsty płyn. Myślałeś, że ludzkie władze ci pomogą? Jesteś sam, Wilmart. Zawsze jesteśmy sami, kiedy mierzymy się z nieznanym, a proszenie o pomoc w obliczu nieuchronnego jest płonne. Pokrywa pudełka wydaje się spadać w zwolnionym tempie. Obraca się, obraca, brzęczenie nasila się, kiedy istota, skrzyżowanie langusty i żółwia bez skorupy, rzuca ci się na twarz, klekocząc niecierpliwie swoimi małymi szczypcami. W tysiącach facetkowych oczu widzisz odbicie swojej twarzy sparaliżowanej strachem. Obudź się w paragrafie 77. Twój wybór został już zapisany w gwiazdach. Zobaczymy, co pradawni bogowie...